Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play na Kłopoty Pantera. Tak, kolejny odcinek. Kontynuujemy Indię, no pogadamy z tym gościem. Skoro, no tak się... myje się tutaj gościu. Nie, żebym się patrzył, ale no dobra no. Ten wzrok. Ten wzrok mówi tylko jedno i nie chcę powiedzieć co. Dobra. Umyć ci plecy? Medytuję. Nie przeszkadzaj. Nie chcę nic mówić, ale w takiej wodzie raczej trudno się umyć. Ta rzeka oczyszcza duszę, nie ciało. Mam nadzieję, bo... tego to już bym nigdy nie zrobił. To rzeka Siwy. W świętym mieście Siwy. Kto to jest Siwa? W mitologii hinduskiej Siwa jest stwórcą i niszczycielem. W Varanasi jest ponad 2000 świątyń i kaplic. Wiele z nich poświęconych jest Siwie. Chciałbym którąś zwiedzić. Nie, Hindusi. Mają wstęp tylko do jednej. Coś innego mi powiesz, ale... Boże! Tutaj są martwe... tutaj są pewnie rozkładane jakieś bakterie... rozkładanych ciał... On tu... Jemy, aż mnie ciary przeszły. Coś jeszcze mi powiesz? Zobaczyłem w Indiach wiele niezwykłych rzeczy. A byłeś w Taj Mahal? Nie miałem czasu. Nie miałeś czasu... Ale znasz historię tej budowli. Nie bardzo. O! Co to za historia? Chcesz ją usłyszeć? Piosenka! Najsmutniejsza. Thank you.
300 lat i zmienił się szalony świat. Lecz miłość przetrwa każdą zbóż, stać będzie. Byłem w pierwszej obsadzie pszczółki Mai. Piękna historia. No, ale mam coś do zrobienia. Muszę iść. No serio, ludzie, jak byłem mały, to się płakałem na tej piosence. Teraz też mi się chce płakać. Nie no, kurde, ona jest strasznie smutna. No dobra, ale kontynuujmy z tą... Nie no, Nie no, świetnie po prostu. Rozpoczęcie odcinka, smutna piosenka. Gdybym pamiętał, że to od niego dostałem tę piosenkę, to bym już dał na koniec poprzedniego. Nie no, teraz mi łzy napływają do oczu, kurde. Dobra, porozmawiamy z tą panią. Bo panem, w sumie to nie wiem. Zamiatam drogę przed sobą, żeby mnie rozdeptał panem. Żadnego owada. Zatykam nos i usta, żeby żadne żyjątko mi tam nie wleciało, bo mogłoby sobie zrobić krzywdę. Moja religia zabrania zabijać. A możecie zabijać nudę? Muszę się spytać. Ale suchar! Tak, ale chyba ten gość zapomniał, że przecież miotła może sama zrobić krzywdę wielką robaczką. Porozmawiamy z nim. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Dobra. Hare Rama, 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 Hare Rama. Dobra. To będzie moja synchronizacja właściwie, dobra. Zanurzam Sari w świętej wodzie. To błogosławieństwo. Święta woda, ale zimna. Dlatego się ma grzejniki albo ciepłe ubranie, kurtka i tak. Takie rzeczy, choć właściwie no. No Indio, to jest go... No dobra. Ej, młody! Zanurzam Sari! Dobra, mało mnie to obchodzi. Potem sobie pójdę. O! Jakiś gość. Już myślałem, że się wywali. Witam, jestem kapłanem świątyni Durgi. Szukam cmentarza, na którym spoczywają Hindusi. W Varanasi nie ma hinduskich cmentarzy. Co? Jaki plot twist. A mówiła, że jest hinduski cmentarz. Hare Rama. Dobra. Medytuję. Dobra, nic nie... Aha, już nie mogę nigdzie iść. Rzucaj, patyka! 2 i 3 na 4. O! O, ja nieszczęśliwy! Przyleciałem opłakiwać odejście mojej kuzynki. Zmysłowej, seksownej, rezolutnej gołębicy. Z Nowego Jorku. Z Nowego Jorku? Tak. O. Moja biedna kuzyneczka próbowała znaleźć różową panterę. Moja kuzynka chciała tylko ochronić różowego. O nie. Zabije się. Naprawdę. Ja pierdzielę, jaki dzisiaj smutny odcinek. Najpierw tutaj o historii Taj Mahalu. Teraz tutaj dowiadujemy się, że nasza ta gołębica, z którą przyjacieliśmy do Chili Wawa, zginęła, a teraz jeszcze ta kuzynka, nie dość, ten kuzyn
chyba to jest kuzyn, mówi, że nie dość, że seksowna kuzynka, co jest podejrzane, to jeszcze dodatkowo mówi, że się zabije. No nie, no świetnie, świetnie, kurde. Nie, no zarąbisty odcinek się zapowiada. Dobra, porozmawiam z tym chłopcem, który wysypał jakieś prochy chyba. Nie dość, że to brzmi tak, jakby wysypał naprawdę jakiś narkotyk, to jeszcze no, kolejna smutna rzecz, że chyba dziadek umarł. To co dobrze pamiętam. Ja pierdzielę. Nie płacz, odrosną. Też pamiętam moją pierwszą krótką fryzurę. Wcale mi się nie podobała. Nie! Mam ogoloną głowę, bo jestem głównym żałobnikiem. Mój dziadek umarł. W hinduskiej tradycji główny żałobnik goli głowę. Więc smucisz się nie z powodu włosów, tylko z powodu śmierci dziadka. Nie smucę się. Dziś będziemy świętować śmierć dziadka. Nie lubiliście go. Kochaliśmy go. Więc czemu świętujecie? Bo dziś rodzi się na nowo. Nie ma smucić, to przynosi pecha. Poprosił, żeby skremować jego ciało. Nie musiał o to prosić. To naturalne. Jesteśmy Hindusami, taka jest nasza tradycja. Każdy Hindus pragnie, żeby jego prochy wsypano do Gangesu. Więc nie jesteś smutny. Będę tęsknił dziadka, ale kiedyś jeszcze się zobaczymy. My Hindusi wierzymy, że umiera tylko ciało, nie dusza. Dusza mojego dziadka wkrótce reinkarnuje. Reinkarnuje? Powróci w nowym ciele, zależnie od karmy. Mój dziadek był dobrym człowiekiem, więc i karmę miał dobrą. Rozumiem. Chciałbym zanieść kwiaty na grób. Możesz mi powiedzieć, gdzie jest hinduski cmentarz w Varanasi? Przecież mówiłem. W Varanasi nie ma cmentarza. Hinduski cmentarz to rzeka. Indrani by tego nie wiedziała? Przecież jest z Varanasi. Robi się coraz bardziej tajemniczo. Poszukam nagietków dla dziadka Indrani i wrzucę je do rzeki. Namaste. Namaste. Ale cholera mówiłeś temu chłopcowi. Witam. Jestem kapłanem świątyni Durgi. Namaste. Zrozumiałem Durgi. To nie są nagietki, ale chyba ujdą. Przecież mówiłem, że potrzebne ci nagietki. To są fiołki. Wiem, gdzie mogę znaleźć nagietki. Ale to daleko stąd. Będę musiał długo jechać pociągiem. Z powrotem do Bum Bum Baju. Komu w drogę, temu czas. Bum Bum Baju, czy to jest jakiś żart? Przepraszam bardzo. Jeżeli tak, to nie mądre zbytnio. I niezbyt na miejscu bym powiedział, jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy. Ale no dobra. Ja pierdzielę, dzisiaj jakiś chyba jest przekręcony odcinek, ale chyba dzisiaj chyba też będziemy kończyć grę dodatkowo. Tak mi się wydaje. Nie jestem w 100% pewien, ale myślę, że tak, że będziemy dzisiaj kończyć grę. Już wróciłeś? Namaste! Namaste. Mogę cię o coś prosić? Pokaż mi, gdzie jest dworzec Wiktoria. Dobrze! Małe nieporozumienie. Chła. Dobra, nagietki to są chyba nagietki. O, nie mogę dostać nagietki chyba. Masz może nagietki? Oczywiście, że mam. Proszę, właśnie wróciłem z Varanasi. Muszę wrzucić nagietki do Gangesu. Varanasi! Święta rzeka Ganges! Łatwo poszło. Czekaj, skąd mam wiedzieć, że naprawdę chcesz wrzucić te kwiaty do Gangesu w Varanasi? Udowodnij to! Czym mogę to udowodnić? Udowodnij to! No tak! Tamta papuga. Przewidujesz przyszłość. Czy możesz potwierdzić, że te nagietki mam wrzucić do świętego Gangesu w Varanasi? A kto ja jestem? Osowiecki? Dobrze, pomogę ci, bo cię lubię. Znasz zasady. Pokaż mi dłoń. Jestem gadającą papugą. Różowy mówił prawdę. Właśnie przyjechał z nad Gangesu i...
Coś niewyraźnie widzę. Stań na jednej nodze. Może odbiór będzie lepszy. Przed chwilą było dobrze. Jest. Teraz widzę doskonale. Pantera musi wrzucić nagietki do Gangesu, żeby spełnić prośbę dziewczynki. To jest prawda. Dobrze. Proszę, wyślę ci fakturę. Nagietki dla świętej rzeki Ganges. Dobra, dawaj to. Przepraszam, że wątpiłam w ciebie. Pozdrów ode mnie Shivę. Pozdrowie. Teraz muszę wracać na dworzec Victoria. Dobra. Pozdro. Ale nie, my mamy Shivę pozdrowić, okej. Okay. Victoria, właśnie tam idę, zaprowadzę cię. Muszę ci powiedzieć, że zjawiłeś się w samą porę. Zjawiłeś? Ale to jest ona. Ups. Chyba małe błędy w tłumaczeniu się wkradły. No w sumie, no, w angielskim nie ma czegoś takiego jak osoba. Teoretycznie. Nie ma osób, nie ma... nie można odróżnić, czy mówi się on, ona, ono, czy... po prostu się tego nie da odróżnić. Tyle. Więc wrzućmy to na gierzki. Ej, Shiva! Pozdro! Pozdrowiłem, żeby nie było. Dla twojego dziadka, Indrani. Różowy! Strasznie się u nas popsuła pogoda. Muszę porozmawiać z tobą o czymś bardzo ważnym. Wysyłam transport. Słyszysz mnie? Różowy! Nie słyszę. Źle się dzieje na obozie Chilliwawa. Czułem to. Ta muzyka. Tak, będziemy kończyć grę. LOL! Ale fajnie. Znaczy, no nie. Co? Co się dzieje? Co do... Lel? On główkę? Co się stało? Przepraszam. Muszę się położyć. Gdzie są dzieci? Później. Muszę odpocząć. Pongłówkę! Muszę coś zrobić. Pongłówkę się utopi. Deszcz. Nie mogę zmoknąć. A coś tu jest cukru? No. Jaki śmieszek. Staruszek się przewrócił, a ty się śmiesz. Dzisiejsza młodzież po prostu okropna. A ja mam na niego kliknąć, okej. Okay. O. Lol. Co, że pies burger, czy coś w tym stylu? Dobra. Pokrętle tkwi patyk. To przez ten deszcz. Chyba na odwrót. Ja mi się wydaje, że na odwrót powinno być. Dobra, już z nim nie mogę nic zrobić, więc pójdę tutaj. Dobra, tu nic nie mam. Czy mam może przy sobie coś? Nie mam, to dobrze. Więc nie będę nic wyciągał z tej skrytki. Na wszelki wypadek. Dobra, mogę iść tam do dzieci? Mogę. No zobaczmy, co się tam dzieje. I? Może? Jednak? Bajer! Chcę wiedzieć więcej. Bajer! Jasne. Gdzie jest fajne? Dobra, foch kompletny. Tu, do niego pójdźmy. Tu jest. Czy to nie wspaniałe? Obóz Chilliwawa to wielki sukces. No, 2/10. Tak to. Cześć, Chillon. Słodziutkie dziecko.
Uważaj, kumokem. Nie biegaj tak szybko. Podziel się zabawkami za Nandą. Przecież jesteście kolegami na super wakacjach. Odbiło mu, czy co? Wszystko w porządku? Jak najlepszym. Nie wydaje mi się. To może coś jest? Nie wiem, na serio szukam czegokolwiek. Pamiętam, że... nie, zaraz, chyba powinienem wyjąć te kartki. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale wydaje mi się, że powinienem wyjąć te kartki. No. Na razie niech te dowody pozostaną w ukryciu. Na razie niech... Dobra, ja to... Co ja mam zrobić? Kamizelki ratunku... Łom! 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 Tu nie. Więc na górze coś muszę zrobić pewnie. Wydaje mi się, że ten patyk muszę... Dokładnie. Haha. Zapraszam kiedy indziej. Nice. Ja mogę przełączyć na świetlistą pogodę? Świetlistą, Boże. A co to? Ładnie. Dobra robota, Różowy. Dobra robota. Odpocznijmy trochę. Co? Odpocząć? Przecież dzieci zaginęły. Nawet nie... Wyobraźcie sobie, jakie to było straszne, kiedy ja byłem mały. Dla mnie. Ślady jakieś. Zobaczmy. Niczym Scooby-Doo! Te ślady w błocie wyglądają podejrzanie. Prowadzą do samolotów. Co go? Czego chcesz? Ongłówkę. Znalazłem dziwne ślady w błocie nad jeziorem. To może być jakaś wskazówka. Nie działaj pochopnie. Nie możesz gonić wszystkich szczekających psów. Nic nie powiedziałem o psach. Ongłówkę, wiesz, że bardzo szanuję twój intelekt, ale czy jesteś pewien, że nie powinniśmy się zainteresować tymi śladami nad jeziorem? Chcesz być taki mądry? Proszę bardzo. Niepotrzebna ci moja pomoc. Wcale mnie nie słuchasz. W życiu ci już nie pomogę. Zostaw mnie. No i dzięki. Frajer. Mimo wszystko uważam, że te ślady to wskazówka. To se nie pomagaj. Jestem samodzielny i duży. O. Może nie najlepsza, ale lepszej nie mamy. Może co? Proszę usiąść i zapiąć pasy. Samolot zaraz wystartuje. Do Ameryki? Ha! Nie no, na serio już kończymy grę. O kurde. Mamy dziś dzień podróżujących zwierząt. Najpierw krokodyl, a teraz pantera. Krokodyl? Co to robi krokodyl? Sam zapiął pasy, lel. Mogę ten magazyn przeczytać? Hello? Nigdy go wcześniej nie widziałem. Witam, Różowa Pantero. Dziękuję, że wybrałeś linię L-główkę. Będziemy lecieć na wysokości 13 tysięcy metrów. Gdy zakończymy wznoszenie, będziesz mógł rozpiąć pasy i pokręcić się po dnie. Te zacinające się dźwięki czasem mnie nerwiają, ale dobra. Bezwzględna firma przejmuje najlepsze nieruchomości. Znów głośno o spółce PIS. Tym razem wywłaszczyła wieloletnich rezydentów Domu Spokojnej Starości Szczęśliwa Przystań. Ich nie można powstrzymać, powiedział dyrektor Szczęśliwej Przystani. Kiedy tylko pies postanowi, że wybuduje restaurację Mac Pies Burger, można od razu pakować manatki. Restauracja?
Alicja Makpiesburger w obozie Chilliwawa? Czy to możliwe? Wenuś, to na pewno jest wyłączone? Jasne. No ale dla całkowitej pewności jeszcze przyciszę. Tym razem nie możemy niczego zgnocić. Musimy pamiętać o tym, co przydarzyło się nam ostatnio i nie ujawniać się. On nawet się nie zorientuje, że to porwanie. Będziemy latać dookoła świata. Już nigdy nie zbliży się do Pershinga. Nie ma szans nam uciec! Właśnie, Szczupku. Nigdy nie wpadnie na to, żeby wyskoczyć ze spadochronem. A nawet jeśli to nie pomyśli, żeby zaczekać 10 sekund, zanim pociągnie za uchwyt. No wiesz, po to, żeby spadochron nie zaczepiło samolot. No. Ja pierdzielę. Dobra, no to wyskakujemy i odczekujemy 10 sekund, żeby pociągnąć za linkę od spadochronu. YOLO! Znowu epicka animacja. Tylko tym razem samolot już nie spada. To takie niezbyt, takie... No. Ta muzyka też jest fajna.